Tomek Kędziora jest naszym wychowankiem, który z nami zdobywał ostatnie Mistrzostwo Polski. I w zaistniałej sytuacji naturalnym było, że chcieliśmy wyciągnąć do niego rękę, jemu pomóc, jego rodzinie. I tak się stało, że Tomek dołączył do nas, trenował z nami. 2 tygodnie, już można powiedzieć, trenuję tutaj z zespołem i no, czuję się tutaj bardzo dobrze, bo wiadomo, że wcześniej miałem przyjemność grać w Lechu Poznań około 7 lat, więc trochę pamiętam, co było wcześniej i trochę ludzi jeszcze zostało tutaj jakby dookoła klubu, może nie w samej drużynie, ale w sztabie szkoleniowym czy poza jakby w pionie z klubowym. No, drużyna się zmieniła, wiadomo, są inni zawodnicy, ale jest wysoka jakość, naprawdę są dobrzy zawodnicy i jest wszystko, żeby osiągnąć te cele, jakie mamy w tym sezonie. Przy zmianie przepisów i wyszła taka sytuacja, że możemy podpisać z Tomkiem Kędziorą kontrakt do końca sezonu na kolejne kilka miesięcy. To robimy, cieszymy się, że do nas dołączył. Oczywiście jest to olbrzymia wartość dodana, kolejny reprezentant kraju w szatni, nasz wychowanek, człowiek, który przeżył ostatnie Mistrzostwo Polski. Mamy nadzieję, że swoim doświadczeniem, swoimi umiejętnościami piłkarskimi pomoże naszemu klubowi i naszym zawodnikom w odniesieniu Mistrzostwa Polski, zdobyciu Mistrzostwa Polski i Pucharu Polski. Ja przed tym, co się wydarzyło na Ukrainie, byłem na obozie, na którym zagraliśmy 15 sparingów, więc można powiedzieć, że jestem w rytmie meczowym. Teraz też trenuję już prawie 2 tygodnie z drużyną, więc jestem gotowy fizycznie i psychicznie, żeby zagrać w sobotę. Kilka miesięcy teraz takich bardzo ważnych dla Tomasza Kędziory, reprezentacji Polski, Lecha Poznań, czyli te cele pewnie są takie, żeby w klubie wygrać wszystko to, co jest do wygrania, ale też z reprezentacją awansować na turniej rangi mistrzowskiej, jak ty na to patrzysz? Dokładnie. Tutaj w Lechu wiadomo, jakie są cele, jest stulecie klubu i chcemy osiągnąć jak najlepszy wynik w tym sezonie. A co do reprezentacji, to tak, gramy baraż albo ze Szwecją, albo z Czechami, więc będzie to trudny mecz, ale wszystko w naszych głowach, rękach i nogach, żeby pokazać, że zasługujemy na to, żeby grać na Mistrzostwach Świata.